Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Obecnie znajdujemy się w miejscowości Jisien z gościną u kolegi Heinza Willego-Ritza, który tutaj właśnie lotuje. Kolega Heinz Willi-Ritz, tak jak nam powiedział, ma już 73 lata, ale ciągle w tym sporcie odnosi sukcesy. Dzisiaj gościmy tutaj też jeszcze, przypomnę, z kolegą Arturem Pawelcem, a będziemy za chwilkę oglądać gołębie, które tutaj posiada. Tutaj wcześniej rozmawialiśmy i dowiedzieliśmy się, że hodowla Heinza Willego-Ritza oparta jest w 50% na gołębiach rasy Jansen i dużo też gołębi posiada, które mu się bardzo dobrze sprawdzają. To są gołębie pochodzące z hodowli Gintera Prange. Za chwilkę przejdziemy dalej do gołębników i będziemy, tak jak powiedziałem, kolegom wszystkim oglądać, co tutaj w hodowli u kolegi Heinza Willego-Ritza słychać. Także na chwilkę przerwiemy i przejdziemy za chwilkę do gołębników. I właśnie udajemy się teraz do gołębników. Pan Willi Ritz nas, Heinz Willi Ritz prowadzi nas teraz. Tutaj, jeżeli hodowcy obserwują, co się dzieje w świecie gołębiarskim, to już u kolegi Heinza Willego-Ritza i było wielu różnych hodowców odwiedzać, kupować gołębie. Tutaj właśnie widzimy woliery, jakie są z gołębiami. Koledzy Łepuch mają te gołębie też, które im się bardzo sprawdziły. To są gołębie wychowodzące się z takiego gołębia WOS 94, które oni w siebie mają. To jest czerwony gołąb. A teraz idziemy dalej jeszcze oglądać. Przy okazji też chcemy coś nabyć gołębi. Także będziemy pomału sobie kompletować te nabytki. A przy okazji dowiemy się, co tutaj w hodowli u kolegi Heinza Willego-Ritza słychać. No, tutaj mamy jednego gołębia, którego ogląda kolega Artur Pawelec. A mamy go, tutaj pan Ritz nam pokazał go. Co ty o tym powiesz, gołębie Artur? Czy to jest gołąbek właśnie z rasy Jansenów czerwonych. Gołąb z gołębi WOS. Był lotowany, tak, zdobywał czołowe właśnie. Skrzydła, Artur, może tak. Zdobywał czołowe nagrody. O, zobaczmy go. Gołąbek bardzo ładny, ładnie zbudowany. Także. A z którego roku to jest gołąb? Gołąb to jest z 2011 roku. Tak. Jest, o, to samczyk. Wenn ihm eine gefällt, kann er ihm kaufen. Ja, okej. Teraz tutaj wsadzimy go do kosza od razu, ja go przyniosę, pomogę. O, będzie łatwiej. A pan Ritz pokazuje nam kolejne gołębie. O. Teraz mamy znowu, kolejnym gołębiem jest gołąb niebieski. Też Artur go zobaczy. Kukę. Heinz, taki gute Taube. Good model. Tu też mamy fajnego gołębia. Też lotowany gołąb z 2010 roku. 2010 rok, tak jest. I z papa, mama. Musisz nachgucken. A, Kreuzung. Jansen. I Buch nachgucken. A, okej. Musimy zobaczyć, z czego pochodzi. Tu mamy też fajnego gołąbka. Niebieskiego, ale zapewne to będzie właśnie krzyżówka Jansen razy Prange, jak się nie mylę. Też. Samiczka, samczyk. Samczyk. Też bardzo ładny gołąb, bardzo ładne oko. Godny jest uwagi ten gołąb. Właśnie skrzydło to. No tak. Widzimy. Gołąbki ładnie spierzone. Ładnie zbudowany. Także gołąbek. Można powiedzieć dość taki. I kolejnego gołębia mamy też niebieskiego. To są takie gołębie roczne, dwuletnie, widzimy. Der Herbert kommt immer mit, wohnt mit Chinesen. Ja, ja. Tu pan Ritz wspomina, że dużo gołębi sprzedaje do Chin za pośrednictwem Herbotsa. Please Tauben in alte Tauben kuchen. Ja, ja. Teraz pójdziemy oglądać stare gołębie, a teraz oglądamy na razie te, które są w tej wolierze. Tu je widzimy. To jest 2011 roku również gołąb. 2011, tak jest. Tu widzimy go. O. I tak wyglądają mniej więcej te gołębie, które są tutaj w tej wolierze. Tu widzę. Tu są takie gołębniki, które nam pokazuje pan Ritz. Zobaczmy je. No, tak to wygląda. Jest taki korytarz. Ciekawostką jest tutaj właśnie umiejscowienie karmików z gritem. No, tu zobaczmy. W środku są boksy. Przepraszam, cele takie. I gołąbki chodzą sobie tutaj po ruszcie. Ruszcie jest tak około 10-15 cm nad posadzką. O, tu jest taki zbiorczy, taki karmik, że mają zasypowy, mają dużo karmy pod dostatkiem. Tutaj, jak się dowiedzieliśmy, w rozpłodzie pan Ritz posiada 30 par. I tak to mniej więcej wygląda. Good flieger. Teraz będziemy sobie tutaj oglądać te gołębi. Ja? Alu, Jung, okej? Jung.
Tutaj mamy jednego z gołębi rozpłodowych, które... Czy nie, to jest gołąb z gołąbnika lotowego. A, z lotowego. Myślałem, że z tego właśnie gołębnika, tu co tu jesteśmy. Tak, to jest gołąb z gołąbnika lotowego. Też widzimy czerwony. Bardzo ładny, ładnie zbudowany, niczego sobie gołąb. Z którego roku to jest gołąb? 2011. Roczny gołąb. Ładny. Z Jansenów czerwonych. To jest gołąb typowo lotowy, z gołębnika lotowego. Bardzo duża. Hoffman. Wir hoffen. Hoffen. Das ist yeah. Gute. Ist gute Hoffen. Hoffen, yeah. Okay. Hoffen. Tu mamy taką wolierkę na zewnątrz. Te gołębie, które tam oglądaliśmy, mogą sobie tutaj wychodzić na zewnątrz. I tutaj teraz to, widzimy wszystko, to są samiczki tutaj. A tutaj są kolejne gołębniki Heinza Willegoritza. O, tak, zobaczmy. Bardzo ładnie. Praktycznie porobione. Tu jeszcze taki klimat, troszeczkę powiedzmy o tym klimacie, bardzo taki łagodny, to nie jest tak jak w Polsce, ostry taki. Tutaj po prostu często jest Weibchen. Bardzo ładna pogoda. Tu mamy gołębnik z takimi starszymi troszeczkę gołębiami. I na jacy raje erste preis wieder. Ja? Gut Weibchen? Gut? Ja, die ist für die Quake. Zobaczmy. Co to jest za gołąb? Warto z 2003 roku. Zobaczmy. 2004 rok. Czwarty rok, przepraszam. Benedia. No tu mamy właśnie te samiczki starsze takie. Tak, tutaj mamy właśnie starą samicę z gołębi rozpłodowych właśnie od Bilego, 04 rok. Na darmo nie siedziała tyle w tym gołębniku. Bardzo ładna samica, szybkie skrzydło. No i właśnie tutaj Hans mówi, że... Hans Willi. Właśnie Willi tutaj mówi, że bardzo dobra samica rozpłodowa u niego w rozpłodzie. Mówi, że ją nam sprzeda ze względu na to na wiek. Ale myślę, że to będzie dobry gołąbek, mimo tego... Jeszcze coś z niego się wyciągnie, mimo tego, że to jest gołąb 8-letni ponad. Okej. No, tu zobaczmy kolejny, a to jest 2010 roku. Tutaj są same samiczki, tak jak wspomniał Artur, ale zobaczmy też, podobnie wygląda posadzka. To jest, nad nią jest różna, w wysokości 10-15 cm i też karmnik taki zasypowy. O, i tak wyglądają tutaj właśnie te starsze samiczki, które tutaj są oddzielone od samczyków. To jest ten letzte doktor aus. Tu pan Ritz nam pokazuje samiczkę, która jest córką gołębia, który zdobył pierwszy konkurs na 33 tysiące, ponad 30 tysięcy gołębi. To jest też stara samiczka. Stara samiczka, ale pan Ritz mówi, że to jest najlepsza samiczka w jego rozpłodzie. No zobaczmy, to jest gołąb z 2003 roku. Nie, to jest 05. 05, przepraszam. Tak, 05 o numerze 60. Teraz co prawda rozpierzona chyba, tak, trochę tych młodych jest uciągnięte z tej samiczki. O, zobaczmy. Super, super fajna samiczka. Zobaczmy, żeby te gołębie nie wyleciały. A tu mamy gołębnik rozpłodowy. Tak jak wspominaliśmy, to jest normalnie, pan Ritz ma około 30 gołębi. Ja wejdę też zobaczyć. O, tu zobaczmy, tu jest rusz już wyżej. I tak to wygląda. Nie 30 gołębi, przepraszam, 30 par. To jest jeden z przydziałów po prostu w tym gołębniku. Tam widzimy, jest przedział taki otwierany. O. Tu w powietrzu taki się ziołowy zapach unosi. Zaraz się zapytamy. Stammvogel. A, Stammvogel. Kuchen, ok? Ja. No problem. To zobaczmy. Tu gołębie powstały gołąb z rozpłodu. Są bardzo ładny. Samiec z 2003 roku. Alte tam. Stammpapa. Jansen? Ja. Jansen. Ist Aja ok? Aja gut? Bis jetzt ja. Ja? Die Leute, Taiwan, China, alle wollen immer noch aus ihm was haben, ne? Ja. Ich frage immer für die Junge von ihm 500 Euro, aber die sind nicht besser wie die anderen, aber die Leute meinen, ja. Ne? Gut, Taube. Zobaczmy, taką wygląda. Bardzo ładny gołąb. Widzimy. Z
super. Tak tu właśnie wygląda w głębniku rozpłodowym. Tu mamy syna tego gołębia, którego przed chwilą pokazywaliśmy. Dieser Vogel kommt jetzt auf einem Film in China. Aha, ist gefilmt worden. Ja, ja. Geknipt und gefilmt und wird 35.000 Mal der Film verteilt in China. Tutaj jest gołąb starszy? Też, 2000. Nie, to jest gołąb 2009 rok. Ale wenn ich den abhebe, da muss ich mal mehr für haben, ne? Tutaj mamy akurat syna tego właśnie starego gołębia, którego przed chwilą oglądaliśmy. Tego 2003 roku. Tu jest jego syn, 09 rok. Bardzo, bardzo ładny gołąb, też właśnie z gołębi Jansen. Super, super ładnie złożony. Okej. Okay. Willi, verkaufen von mir, okay? A tu teraz dogaduje transakcję i tego gołębia, jeżeli kupimy, to będziemy mogli na stronie zobaczyć. Tutaj mamy kolejnego gołębia. Tak, to jest bardzo ładny gołąbek niebieski. Skrzydło bardzo ładne, szybkie skrzydło. Gołąb bardzo ładnie zbudowany, silne plecy, proszę zobaczyć. Jest to gołąb z rozpłodu o numerze 198. Tutaj właśnie przyjechaliśmy, mamy zamiar właśnie zakupić gołąbki z rozpłodu. No to zobaczmy, wszystko jest opisane, tu widzimy, to jest właśnie ten gołąb 198 z 2005 roku, niebieski, blau. Tak, i właśnie tutaj mamy takiego gołębia, ponieważ jak tutaj nam Willi powiedział, gołąbki wszystkie z 2012 roku są sprzedane do Chin i na Tajwan. I też do Iraku. Też do Iraku właśnie, a my tutaj żeśmy się zdecydowali nie na gołębie dwuletnie, trzyletnie, tylko po prostu starsze gołębie właśnie rozpłodowe, które po prostu ma tu w rozpłodzie kilka lat, ponieważ są to bardzo, bardzo dobre gołębie. O, i widzimy właśnie, ten gołąb tak wygląda. Super, super dobry gołąb. O, a za chwilkę będziemy też oglądać jego rodowody. Der hat auch schon viele gute gebracht. Ja? Viele gute Tauben. Sonst wäre nicht mal hier. Okay.